Witajcie, kochani, w modzie ekokreatywnej. Kolejny dzień vlogmasu. Co prawda mój vlogmas nie jest codzienny, bo mam bardzo dużo innych zajęć, ale staram się pokazać jak najwięcej inspiracji świątecznych i to zarówno stylówek, jak i moich zakupów i świątecznych, i ciuchowych. Chciałabym też podzielić się z Wami dzisiaj tym, co robię na co dzień, tak troszeczkę. Mianowicie zaraz po lekcjach internetowych zaczęłam robić piernik, bo co roku ja robię piernik staropolski. To jest taki piernik według przepisu z książki, właściwie z zeszytu, takiego ręcznie pisanego mojej babci z przepisami. No i ten piernik musi dojrzewać, musi skisnąć, jak gdyby. To jest taki prawdziwy, tradycyjny piernik, nie jakiś tam piernik z proszkiem. No i zobaczcie, tutaj nagrałam, jak robię ten piernik. Przepis jest w zasadzie bardzo prosty, potrzeba pół kilo miodu, potrzebny jest bodajże 200 gram, chyba 200, a tu będzie zbliżenie zaraz, cukru, pudru, jedna kostka masła, to roztapiamy w garnku, po przestudzeniu dodajemy do tego kilogram mąki, 3 jajka, mąka musi być pomieszana z sodą oczyszczoną, no i oczywiście przyprawa piernikowa do tego idzie. No i to po wymieszaniu, po zrobieniu z tego takiej kuli, przykrywamy szmatką na 2 tygodnie i dopiero po 2 tygodniach, czyli w zasadzie w Wigilię, będę ten piernik piekła i ozdabiała. I przy okazji tutaj Wam pokazuję takie ozdoby z cukru, kuleczki, różne koraliki, którymi będę później posypywać ten piernik. Zawsze wymyślam co roku inny motyw na tym pierniku, oblewam go czekoladą, później na to idzie albo serce, albo choinka, albo jakiś napis świąteczny, no i ten piernik jest przepyszny i oczywiście może bardzo długo stać, bo taki staropolski piernik ma dużą datę ważności i w zasadzie jest lepszy z każdym dniem, czyli warto go trzymać, bo kruszeje i staje się coraz smaczniejszy, więc polecam serdecznie. Jeśli Was interesuje przepis, to zamieszczę go w opisie filmu. Naprawdę warto, mimo że te 2 tygodnie trzeba go gdzieś odstawić i on kiśnie. Przepis jest bardzo stary i do tej pory się zawsze sprawdza, także naprawdę polecam. Kochani, oprócz pieczenia piernika, piekę też zawsze ciasto orzechowe, to jest taki mazurek, co się kojarzy z Wielkanocą, ale to jest mazurek orzechowy i on jest przepyszny. Absolutnie to jest hit, to jest z taką ubijaną na parze pianą z białek, z orzechami i z cukrem, z powidłem i na kruchym cieście, jest to rewelacyjne i co roku, na każdą sesję święta ja to piekę, bo moja mama zajmuje się barszczykiem i kutią z moim tatą, a rodzina mojego brata znowu zajmuje się innymi ciastami i rybą, więc dzielimy się obowiązkami, także każdego jest trochę lżej. No dobrze, kochani, teraz przejdźmy już do zakupów i moi drodzy, najpierw chcę Wam pokazać, co dostałam na Mikołaja, bo to jest Mikołaj z second handu i dostałam porcelanę. To jest taka unikatowa porcelana, każdy talerz jest inny i zobaczcie, kochani, dostałam przepiękne talerze od Mikołaja, który był w domu moich rodziców. Stare talerze to są. Podejrzewam, że są belgijskie, bo na jednym z nich jest pieczątka, to znaczy dwa z nich są belgijskie. Na jednym z nich jest pieczątka made in Belgium i to są takie robione na chiński wzór talerze, a bardzo delikatne i no i one są bardzo, bardzo fajne. To nie są takie tanie, to nie jest taka taniocha po kilka złotych za sztukę. O, tutaj jest taka pieczątka tej manufaktury, która wytwarza te talerze, takie pokrywane kobaltem. Ja mam całe komplety i różne rzeczy właśnie w tych kolorach, takich biało-niebieskich, klasyczna chińska porcelana, jak to w dawnych czasach. I tutaj mam jeden ze Staffordshire, angielski talerz, na tą samą modłę jakby robione. No, jestem bardzo zadowolona, no bo tak jak mówię, ja kolekcjonuję tą porcelanę biało-niebieską. Uważam, że ona jest najpiękniejsza, taka właśnie klasyczna, jak oryginalna chińska. I uwielbiam po prostu te wzory. Oczywiście nie mówię o takich najtańszych, jak mówię, fajansowych chińskich wyrobach za 3 zł, które są obecnie robione fabrycznie. To jest manufaktura i to się robi ręcznie i to nawet widać, bo tutaj są takie znaczki, takie literki różne i to świadczy o tym, że te talerze są robione właśnie ręcznie. Malowane ręcznie albo odbijane są takie specjalne wzory ręcznie na nich.
Także jestem bardzo zadowolona z tych talerzy. A jedna rzecz, którą ostatnio kupiłam sobie na lumpeksowej wyprzedaży, to jest taka przepiękna cukiernica. W zasadzie to może być cukiernica, to może być miodownica, to może być coś... Wydaje mi się, że to jest cukiernica, może coś na konfiturę też to być. Przepiękna taka, zobaczcie, naprawdę śliczny ma kształt i kosztowała, kochani, 18 zł, co nie jest bardzo tanie jak na lumpeks, ale jak na starą rzecz, bo to jest starość, to nie jest jakaś nowa rzecz, przepięknie wykonaną i po prostu ozdobioną. Właśnie widać, że tutaj jest to ręcznie malowane, te złocenia. To naprawdę uważam, że to jest rewelacyjna cena i no i byłam zachwycona, że to znalazłam, bo to idealnie właśnie pasuje do mojej zestawy, do moich rzeczy, które jak widzieliście przed chwilą, wszystkie prawie są biało-niebieskie w kuchni. Naprawdę są wyjątki, tylko rzeczy, które nie mają wzoru, są białe albo są w jakieś inne wzorki. Naprawdę bardzo, bardzo piękne wzorki. Bardzo mi się podoba. I kochani, teraz przejdę już do zakupów cichowych i to będzie wielka wyprzedaż, bo byłam na tej mega wyprzedaży od złotówki do 3, a w drugim sklepie w tym samym czasie były rzeczy po 4 zł, czyli tutaj konkretnie będą rzeczy od 2 do 4 zł teraz. A najpierw, zanim to nastąpi, to chcę Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, którą wcześniej trochę kupiłam. Kupiłam ją dla koleżanki, bo kupiłam sobie wcześniej, może widzieliście, spódnicę taką zamszową z frędzlami, piękną. No i potem znalazłam podobną spódnicę, tylko że z guzikami przez środek. Też z zamszu naturalnego, vintage. Przepiękne takie zatrzasko guziki miała. No i zachwyciłam się nią i zaproponowałam, czy koleżanka chce, żebym ją jej kupiła, bo nie chcę mieć dwóch podobnej długości spódnic zamszowych, no bo po prostu jest za dużo tych rzeczy. No i udało mi się ją kupić za jedyne 14 zł i zobaczcie, tutaj Kasia Wrońska w przepięknej stylówce, która świadczy o tym, że tą spódnicę można ubrać na milion sposobów. Można ją zapiąć do połowy, zapiąć w całości, można właśnie ją całkiem rozpiąć i z długą koszulą czy czymś pod spodem, z drugą warstwą pod spodem właśnie nosić jako taki super modowy ciuch. Uważam, że super to wystylizowałam, naprawdę jestem z niej dumna. Zresztą Kasia jest bardzo, bardzo dziewczyną właśnie modową i ma gust. A zobaczcie tutaj jeszcze inne zdjęcia z tymi stylówkami, bo warto zobaczyć te zdjęcia, są świetnie zrobione i bardzo mi się podoba Kasia w tej stylówce i właśnie w tej spódnicy. Uważam, że to był strzał w dziesiątkę i bardzo, bardzo pasuje do jej stylu ten ciuszek właśnie. Ok, kochani, no to idźmy teraz dalej. Teraz już całkowita wyprzedaż. Zacznę od ciuchów, które mam na sobie, w sensie to jest już coś, co widzieliście w stylówkach świątecznych, ale spodnie kupiłam za, dodam, 2 zł, przepraszam, za 3 zł, bo ich cena była 18 zł czy 20 zł. I są to spodnie ze składem połowa wełny, a połowa sztuczna, ale no połowa wełny to jest i tak super i one są bardzo fajne, ja uwielbiam kolor takiego właśnie czerwonego wina i uważam, że jest super atrakcyjny. Tak wygląda taka świąteczna, specjalnie ją dzisiaj włożyłam do vloga, stylóweczka z tymi spodniami. Spodnie są marki Turnover i są w idealnym stanie, tutaj absolutnie nic się z nimi nie dzieje, są naprawdę, są jak nowe. I no i uważam, są bardzo eleganckie. Ja nie pokażę się Wam z tyłu w tych spodniach, ponieważ są troszkę za luźne, ja tam muszę wszyć od spodu gumkę do paska, żeby mi ściągnęło trochę, bo jak zwykle w biodrach, jak widzicie, są spoko, ale w pasie odstają mi z 5 cm, więc nawet naprawdę sporo odstają. No ale do tego paska tak z przodu, żebyście zobaczyli, jak ta stylóweczka się prezentuje, uważam, że fajnie, że można się tak na święta ubrać. Bardzo wygodne spodnie, bardzo ciepłe, bo to jest właśnie połowa wełna, luźniutkie, takie typu szwedy, prawda? No ja powiem Wam, że ja lubię takie spodnie, szczególnie do wody, bo mi się to jakoś kojarzy z serialem Wings, pamiętam, tam była taka stylówka w latach 90. właśnie szerokie spodnie z takimi zaszewkami i takie wąskie body do tego. I tak mnie zachwyciła ta stylówka wtedy, że dotąd to pamiętam, że właśnie bardzo mi się podoba taki styl. Luźne spodnie i wąska góra dopasowana i co fajnie podkreśla sylwetkę, jest bardzo właśnie komfortowe. Podoba mi się to. No i tak. No i moi drodzy, to są te spodnie za 3 zł. Kolejne rzeczy za naprawdę grosze. Żakiecik.
właściwie nie chcę powiedzieć słowa bolerko, bo niektórzy są uczuleni na to słowo. To jest bardzo krótki żakiet z rękawem 3/4 w stylu takim szanelkowym w pepitkę. I on też ma bardzo fajny skład. Tutaj też jest połowa wełny, 50% wełny, to jest H&M. Pewnie jakaś stara kolekcja. Jest naprawdę spoko i kosztował no 3 zł też, no to jest rewelacja. Tutaj są takie kieszonki na zamki. No i popatrzcie sobie, zrobiłam dla Was stylóweczki, nawet dwie stylóweczki z tym żakiecikiem, bo on może naprawdę fajnie wyglądać do niektórych rzeczy. I zobaczcie, tutaj jedna stylóweczka z taką spódnicą, którą pokazywałam Wam już w stylóweczkach, na bodajże Armani. Taka też pepitkę, tylko mniejszą pepitkę. Zobaczcie, fajnie właśnie wygląda zestawienie takiej małej pepitki z dużą. Ta spódnica też jest właśnie z wełną. Do tego czerwony golf kontrastowo, żeby trochę pazura dodać temu takiemu stylowi biurowemu. No i fajnie to kontrastuje, właśnie ta pepitka mała, duża. Rajstopy też są w krateczkę, bo to są takie czarne kabaretki drobne. No i zgrabne, do tego zgrabne kozaczki i fajna stylówka, uważam. Taka elegancka, trochę biurowa, ale fajna. No i do tego druga stylóweczka ze sukienką. Tutaj też kiedyś Wam pokazywałam, właśnie chyba w Armanim albo w jakiejś innej stylówce takiej firmy Dolce, też z wełną, bardzo ciepła sukieneczka, ona jest bardzo wąska na mnie, nie wiem, czy troszeczkę nie za wąska nawet, zobaczcie sami, może trochę, może po prostu jest troszkę za wąska podszewka w tej sukience, trzeba ją trochę rozciągnąć, bo mnie bardzo spina. Ale do tego właśnie idealnie też, mała pepitka, duża pepitka, ten żakiet i jest też elegancką, uważam. No i tak, no i ten żakiet udało mi się kupić za 3 zł, super. Kolejna rzecz, to jest coś, czym się zachwyciłam od pierwszego wejrzenia i nie mogłam uwierzyć, że to kupiłam za 4 zł. Zobaczcie, sweter wygląda jak Chanel, zobaczcie, z takimi super przyszytymi ozdobami. Tutaj są i cekiny, i takie łańcuszki. Ja nie lubię aż tak dużo takich ozdób, ale to jest coś bardzo eleganckiego. Ma też takie dżety czarne, błyszczące. I te łańcuszki gdzieniegdzie muszę ponaprawiać, bo one się odpruły. To nie jest, że tam brakuje czegoś, tylko o, tutaj jest odpruty łańcuszek, to wygląda jakby już wybrakowane, ale to się wszystko da naprawić, troszeczkę podszyć. No i on jest na takie fajne zatrzaski. O, takie duże zatrzaski, także jak się zapnie, to tego w ogóle nie widać, to jest taki panel jakby kryty. No i jest bardzo fajny, bo jest długi, kryje, jest za pupę. Można go zapiąć, można go rozpiąć, to jest coś w rodzaju takiego swetrowego żakietu według mnie. No i też zobaczcie, tutaj zrobiłam Wam stylóweczkę, jak to wygląda do właśnie takiego typu Chanel, do tej sukienki, pepitkę, też może być jak najbardziej, bo pasuje, jest czarno-białe, tu czarne i to też troszeczkę jest taki właśnie Chanelowy styl. No i druga wersja jest do tej sukienki mojej, zobaczcie, którą uszyłam z innej sukienki w stylu Chanel z tym paskiem z łańcuchami. No i ten pasek i do tego ten żakiet to już jest w ogóle nawiązanie stylowe i według mnie świetnie to wygląda razem. Chyba ta wersja mi się bardziej podoba niż ta z tą drugą sukienką w pepitkę. No i bardzo fajny, muszę zadbać o ten sweter, ale jakby jego materiał nie jest zniszczony, zobaczcie, to jest naprawdę w super stanie sweter i ja nie wiem, to jest jakiś designerski sweter, niestety tutaj odpruto metkę, bardzo szkoda, bo nie wiem co to jest, ale na pewno to jest super jakość, bo metka, która jest tutaj, jest bardzo dobrej jakości i w składzie jest wełna 85%, 10% akrylu, 5% kaszmir, więc naprawdę to jest super, super skład i on jest bardzo miły w dotyku, to jest coś przefajnego i takie designerskie i w ogóle szalone i no takie coś uwielbiam znajdować takie rzeczy, z którymi można coś takiego niesamowitego zrobić i uważam, że będzie czymś takim ekstra dla mnie, naprawdę jest jedną z perełek moich, także jestem bardzo zadowolona i za 4 złote ba, ba, ba. Kochani, idźmy dalej, tymczasem chcę Wam pokazać jeszcze płaszcz za 3 zł znowu, który kupiłam. Ciao Italy, jest czysta wełna, 100% wełna. Dlaczego nikt go nie kupił? Niech mi ktoś odpowie. Dlaczego jakiś mężczyzna elegancki nie kupił tego płaszcza? On jest przepiękny, w idealnym stanie, ciemno-szary, zgrabny,
tutaj ma takie rozcięcie z tyłu. Naprawdę, jest świetnie wykończony, ma piękną podszewkę, ma kieszenie w środku, ma wszystkie guziki, jest czysty, jest pachnący, w ogóle nie jest w żaden sposób zużyty i naprawdę po włożeniu, a mój Wiktor go przymierzał już, no niestety nie zdążyliśmy zrobić zdjęć. Przymierzał go i idealnie leży, jest bardzo właśnie zgrabny, taki dopasowany do sylwetki i no i super, jest ciepły, bo to jest wełna, taka gruba wełna i naprawdę uważam, że no takie rzeczy można, kochani, kupić za 3 zł. Coś, co kilka stówek kosztuje w sklepie, bo nie wątpię, że płaszcz czystej wełny kosztuje co najmniej 500 zł, jeśli nie więcej, w takich sklepach dla panów z garniturami na przykład, bo to jest tego typu płaszcz, taki elegancki może na garnitur. No, idźmy dalej. W każdym razie kolejna rzecz to taki długi sweter, który nawiasem mówiąc wystawiłam na Vinted, bo ja mam bardzo dużo długich swetrów do leggingsów, a aż tak znów nie noszę dużo leggingsów. No musiałabym go nosić po domu, troszkę mi szkoda, ale jeżeli się ten sweter nie sprzeda, to będę go nosić, bo uważam, że jest przesuper i w ogóle bardzo dobrej marki, Arabella and Addison. I to jest też głównie wełna w składzie, dominującym włóknem jest wełna. Ma takie guziczki tutaj na dekolcie, jest bardzo miły, naprawdę, jest przefajny w dotyku, nowiutki, naprawdę, zobaczcie, 2 zł zapłaciłam za ten, 2 czy też 3, 2 lub 3, już w tej chwili nie pamiętam. No i ma bardzo fajne takie kolorowe wykończenie, zobaczcie sobie stylóweczkę, bo nagrałam Wam, wysokie kozaczki, takie do kolana, nawet za kolano mogą być, wywinięte. No tutaj rajstop nie miałam inny, więc takie zielono-beżowe dobrałam do tych pasków trochę. No i ten sweter jako sukienka. Być może, że on powędruje też, zobaczymy jak będzie na Vinted, jeśli się nie sprzeda, to, to powędruje do mojej przyjaciółki, która jest blondynką i jej w takim kolorze bardzo ładnie. No i jest trochę szczuplejsza ode mnie, więc może on się nie będzie tak opinał, a poza tym ten sweter ma bardzo długie rękawy, nawet jak na moje dosyć długie ręce są za długie trochę. No a właśnie koleżanka ma długie, długie ręce, jeszcze dłuższe niż ja i myślę, że ten sweter byłby dla niej fajny. No w każdym razie, tadam, 3 złote, wełna, naprawdę nic nie zniszczona rzecz. Ciężko zrozumieć dlaczego. Why? Kochani, jeszcze kupiłam 2 gadżety, które Wam pokażę. O! I zobaczcie. Kupiłam takie baletki, ponieważ były zupełnie nowe, nieużywane. Nawet tutaj można zobaczyć taką meteczkę. To są typowe, takie mogą być męskie, mogą być damskie, nawet bardziej chyba dla chłopców baletki. I to jest chyba rozmiar 34, tak mi się wydaje, 33-34, to jest fajna rzecz, jeżeli nie będę miała komu ich dać, to je wystawię na Vinted, bo naprawdę takie rzeczy są drogie w specjalistycznych sklepach, a to są typowe i to ze skórki baletki nowiutkie, więc naprawdę to są cenne i to są rzeczy, które się przydają, jeżeli nawet bym ich nie sprzedała, to mam koło teatralne, w których bardzo często używam takich ala baletowych strojów i być może one się przydadzą, jeżeli nie, to właśnie zastanawiam się, czy je wystawić też na Vinted, bo może komuś się przydadzą i za 15-20 zł będzie mógł je kupić ode mnie, a w sklepie kosztuje to naprawdę mocno kilkadziesiąt albo ponad 100 zł, bo to jest skórka. Także też fajna zdobycz, jakby potencjalnie. I ostatnia śmieszna rzecz to takie łapcie, buty w stylu takim jakby średniowiecznym trochę, one są z naturalnej skóry, kosztowały 2 złote, kochani, naprawdę, tamte baletki też 2 złote i te buty 2 złote, są super, to są takie trochę nowoczesne jakby w stylu artystycznym buty, z bardzo grubej skórki, na takich fajnych podeszwach, tu mają takie nawet loga. I to się obwiązuje wokół kostki. One są na mnie dobre, ale oczywiście ja w takim stylu raczej chodzić na co dzień nie będę. To musiała być jakaś przebieranka w stroje właśnie takie stare, ale średniowieczne czy bajkowe. Natomiast no, te buty są w świetnym stanie i też uważam, że mogę je wykorzystać jeszcze w kole teatralnym. One są już zdezynfekowane i jak najbardziej na przykład do stroju jakiegoś leśnego czy do jakiegoś takiego... No, różne pomysły miewam na kole teatralnym. Raz była laponka, będą być może jakieś inne jeszcze stroje z fantazy albo
inspirowane właśnie różnymi baśniami, więc takie rzeczy się super przydają. Już nieraz kupiłam coś, co potem się w sam raz przydało, więc no jak za 2 złote, to w ogóle się nie waham kupować takich super jakościowych rzeczy. No i właściwie, kochani, na dzisiaj to już tyle, jak chodzi o moje dzisiejsze zakupy, mega wyprzedaż, ale już niedługo będzie haul znowu z nowej dostawy, w której też piękne rzeczy kupiłam. No i już nie mogę się też doczekać, jak je zobaczyć. Tymczasem zapraszam Was już na następny program i on będzie o prezentach świątecznych, między innymi z Lumpeksu. Będzie o ekokosmetykach, takim haulu ekokosmetyków. No i pewnie tam jeszcze będą jakieś świąteczne gadżety z Lumpeksu dodatkowo. Także bardzo serdecznie zapraszam. No i oczywiście, kochani, w tym filmie możecie znaleźć przekierowanie do muzyki, do płyty Natura Wiki, Nie Myśl, więc zapraszam Was serdecznie i zgłaszajcie się, zgłaszajcie swoją chęć otrzymania płyty i tu, i na YouTubie, i na Facebooku Natura Wiki. Tak jak mówiłam, moi fani, moi subskrybenci będą mogli otrzymać te płyty, kiedy już zostaną wydrukowane, oczywiście, bo na razie ta kwestia jest w toku. Tymczasem płyta jest dostępna na różnych środkach przekazu, także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!